No cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. No a dzisiaj będzie odcinek bardzo specjalny, zwłaszcza jak na ten kanał. Właściwie można powiedzieć, że będą filmiki o gitarach. Kumpla z kanału oczywiście gorąco pozdrawiam. No a nasz temat to wszystkie gitary, które kiedykolwiek posiadałem. Możecie spodziewać się wielu archiwalnych zdjęć, wielu zakulisowych historii. No i może będzie taki lekko, nawet nostalgiczny materiał. Zazwyczaj nie mam czasu, żeby takie rzeczy przeglądać, ale myślę, że okazja ku temu jest dobra. Także no, myślę, że warto obejrzeć ten materiał do samego końca. Zanim wystartujemy na dobre, oczywiście wbijcie łapę w górę, zostawcie subskrypcję na tym kanale, żeby być na bieżąco z kolejnymi materiałami, a troszkę się tu dzieje. Zachęcam też do spojrzenia troszkę wstecz na ten kanał, bo no, funkcjonuje już on od dawna i z pewnością znajdziecie tutaj wiele ciekawych materiałów. No a dzisiaj odcineczek rozrywkowy, także możecie sobie parzyć jakieś tam napoje, kawki, herbatki, co tam uważacie za stosowne i lecimy. No a zanim przejdziemy do konkretnych gitar, no to może warto określić na osi czasu, jak to się wszystko zaczęło. Otóż to jest zdjęcie, moi drodzy, to jest zdjęcie, macie je w wersji elektronicznej, podejrzewam. To jest zdjęcie z 2001 roku, jestem tutaj w 5 klasie, no i gdzieś w tym okresie zrodziły się te pomysły. Pamiętam, że na jakieś urodziny dostałem płytę Linkin Park, Hybrid Theory, tak się nazywała. Jak jeszcze w Polsce nie było boomu na ten zespół. No i między innymi ta płyta, jakiś Garage Incorporated, Metallica i różne inne zespoły. Pamiętam, że tam było jakieś tam POD, Satellite, chyba taka płyta była, oraz uwaga, taka pierwsza, bardziej znana płyta zespołu Nickelback, tak, no, tak na 11-latka czy tam 12-latka, to tak to mniej więcej się prezentowało. Usłyszałem te gitary, kurczę, mówię, no fajnie by było tutaj coś pocisnąć w tym temacie. No i faktycznie tak się później stało. Oczywiście chciałem grać na gitarze elektrycznej, no ale w tamtym czasie wiadomo, że no, jakby lekki ciemnogród, trzeba było zacząć od klasyka, chociaż dzisiaj absolutnie tego nie żałuję. No i zobaczcie, jaki przystojny gentleman. No, myślę, że Michael Jackson by takim chłopczykiem nie pogardził. Dobra, chyba bo mi zamknął ten kanał i zamknął mnie do więzienia zaraz. Także to zdjęcie, które tutaj widzicie, jest to rok 2001 albo 2002. Coś takiego. W marcu 2003 roku otrzymałem pierwszą gitarę. No i to jest właśnie fotka z 2003 roku. Zdjęcie klasowe, tu jakoś tam pewnie październik, listopad, coś w tym rodzaju. Tak rodzice mi powiedzieli, żebym ściął włosy, bo żebym nie miał po prostu jakiegoś przypału, jak idę do nowej szkoły. Powinni powiedzieć, że poszedł na siłownię i na jakieś sztuki walki. Wtedy mogłem mieć włosy, jakie bym tylko chciał. Nikt by nic nie powiedział. No dobra, ale przechodzimy do pierwszej gitary. Pierwsza gitara. No to był tani klasyk. Taki do jakichś tam 450-500 zł z tymi wszystkimi, z pokrowcem i jakąś tam książką. To coś koło 500 to wyszło. I to był Honer HC06. Taki model. Pamiętam go. Dokładnie pamiętam nazwę modelu. Niestety, mimo przewertowania konkretnie zdjęć z różnych albumów, udało się znaleźć tylko dwie sztuki. No i widzę, że tutaj widzimy, że no, ostro cisnę. Mina taka półzadowolona, pół nietęga, nie wiem, co jest grane. A tutaj, o proszę bardzo. Jest to fotka z wyjazdu na narty do Austrii, to jest w jakiejś takiej właśnie chatce. Tam było zawsze bardzo klimatycznie, jakieś takie gospodarstwo. No i tu się chyba uparłem, że powinienem
wziąć tę gitarę. I kurczę, pamiętam, że wtedy ja faktycznie na niej tam po tych nartach ćwiczyłem. Także pulpit był wzięty, nuty były wzięte, no i nie było zmiłuj. A to dlatego, że na jakimś wcześniejszym wyjeździe pamiętam, że nie wiem, to były 2 tygodnie, strasznie żałowałem, że nie mam tej gitary, potem wróciłem i strasznie ciężko mi się na tej gitarze grało, coś takiego. No w każdym razie to były momenty, gdzie, no to był taki, wiadomo, test na początek, niedroga gitarka, no i zobaczymy, co z tego będzie, bo to się często taka przygoda kończy, więc nie do końca zawsze jest sens inwestować jakieś niesamowite pieniądze w gitarę. Jakoś tak po 10 miesiącach, po roku pamiętam, że no mega mi się to spodobało, no i zacząłem na tej gitarze ćwiczyć zdecydowanie więcej, bo już coś fajnego powoli zaczynało wychodzić, było w tym już coraz więcej muzyki, więc no tak to się rozwijało. Bodajże w roku 2006, 5, chyba 6, ta gitara została sprzedana. No ale do tego oczywiście dojdziemy. Kolejnym instrumentem, tutaj może po prostu wkleimy tę gitarę, to był biały Stratocaster Honor Marlin, chyba to był taki model. Nie pamiętam dokładnie, ponieważ to była gitara pożyczona mi w 2004 roku. Właściwie nie moja, ale opowiem wam właśnie dzisiaj o wszystkich gitarach, które faktycznie, na których faktycznie grałem, ćwiczyłem i naprawdę temat był ciśnięty i spędziłem z nimi troszeczkę więcej czasu, więc możemy ją tutaj zaliczyć, nie na własność, ale była. To taki Stratocaster, wtedy się jakby przekonałem, że jakby single to do przesteru takiego lejącego to tak nie do końca są najbardziej adekwatnymi sprzętami. Ale ta gitara powiedziała mi jedną rzecz, bo przez dłuższy czas grałem na niej na takiej, jaka była. Nie było to do końca proste. Strony były dosyć wysoko i tak dalej. Potem, kiedy się zanieśliśmy do mojego ówczesnego nauczyciela z kolegą i za jakąś niewielką opłatą kilku napojów wyskukowych typu piwo, po prostu wziął i ją wyregulował. Odebrałem ten instrument, patrzę, co tu się w ogóle dzieje na tym gryfie. Mówię, no niesamowite rzeczy się wydarzyły. Z gitary super takiej, no niewygodnej, no nie oszukujmy się. Nagle stała się w sumie fajnym, sprawnym instrumentem. No i to była nauka z tego Stratocastera marki Honor. No i uwaga, przenosimy się tutaj do roku 2005 i tak, to jestem ja. Fryzura na moją babcię, coś w tym stylu. Pamiętam, że koledzy z zespołu zrobili z jakiegoś zdjęcia ze mną demotywator, gdzie tam one chyba wtedy przechodziły bez żadnej weryfikacji. Demotywator brzmiał: zapuszczanie włosów, zastanów się, zanim zaczniesz. I moje zdjęcie, no świnie niezłe, ale zabawne, trzeba przyznać, trochę świńskie, ale zabawne. No właśnie, mój piękny Ibanez, rok 2005, jak widać, no zobaczcie, jakie kopyta po kolarstwie górskim, które wtedy dosyć mocno uprawiałem i jeździłem na jakieś zawody. Tak, na górze suchoklates, na dole kopyta jak u jakiegoś piłkarza, czy coś w tym stylu. No, stoję sobie i ćwiczę. Także pamiętam, że no, to była gitara, pamiętam, ona wtedy kosztowała 3300 zł w roku 2005. To było naprawdę sporo kasy. Zaraz sobie sprawdzę. Tak, w 2005 roku znalazłem, że przeciętne wynagrodzenie, czyli średnia krajowa 2380 zł, coś takiego. Podejrzewam, że jest to wynagrodzenie brutto, więc takie fikcyjne lekko. A taka średnia była troszkę mniejsza, jak mi się wydaje. No nieważne, w każdym razie no tutaj no to jestem wdzięczny, że mogłem mieć taki instrument. Dzisiaj wiem, że mogłem mieć 2 razy tańszy i też bym na nim ćwiczył, żeby był tylko dobrze wyregulowany.
i żeby w miarę przyzwoicie tutaj brzmiał. Ale to był Ibanez RG, serii RG, no bo taki zobaczyłem w jakimś magazynie gitarowym i potem męczyłem bułę, aż wymęczyłem. 1570 MRR, to był Mirage Red, taki kolor. Tak to wyglądało, taki brokacik, no, taki brokacik, coś w tym stylu. No i co mogę wam powiedzieć, na tej gitarze nabiłem naprawdę dużo, dużo skilla i no i chyba nałapałem też sporo waluty muzyków, czyli tak zwanych dupogodzin, to właśnie na tym Ibanezie było tego naprawdę, naprawdę całkiem sporo. No i używałem tej gitary bardzo intensywnie w różnych okolicznościach. Teraz wam pokażę takie zdjęcie, o, takie zdjęcie tutaj, takie jak widać właśnie, z kolegą ciśniemy. Ja nawet wiem, co my wtedy ćwiczyliśmy. My ćwiczyliśmy, to jest rok 2006 i ćwiczyliśmy solówkę z kawałka Like Lights to the Flies zespołu Trivium, to była taka nowość wtedy i kurczę, no jakby gdzieś tam to w tamtym czasie siadło. No i sobie gramy. Przy okazji możecie zobaczyć, że tak, oryginalnie jestem blondynką. Tu kolejne zdjęcie z tej właśnie oto serii. No i proszę bardzo, jest i paszcza tutaj, widzę, że komisja, czy dobrze kolega zagrał, tak podejrzewam, że tak mogło być. No i jeszcze jedno z tej serii. Lećmy dalej, bo jest naprawdę grubo tutaj. Uwaga, nie wiem, czy jesteście na to gotowi, nie wiem, czy ja jestem na to gotowy. Uwaga, 3, 4, odpalamy, pstryk. O kurde, jaki kurde atrakcyjny Waldemar, proszę bardzo. No, włosy po prostownicy, sesja zdjęciowa, widać, szczotka do włosów. Dobra, jak kurwa wyglądam w ogóle. No grubo, no ale jest Ibanez. Jest Ibanez i oczywiście Marshale, wyszydzany przez moich kolegów z zespołu, potem wzmacniacz Marshall MG100 DFX. Taki oto sprzęt. No, tu widzę, że jest cała sesja. Proszę bardzo. Zajebista sesja. No i oczywiście wiadomo, dywan z ulicami, w samochodziki jeszcze, no. Ale już jest plaka Top Guitar. Tak, tak to wygląda. Okej. Okay. No takie trio ode mnie, czyli samochody, no to mi w sumie do dzisiaj zostało, albo gdzieś tam się narodziło na nowo. Potem były jeszcze te gry na kompa, różnąłem konkretnie, no a potem jakby stała się gitara. No i wiadomo jak było. Dziewczęta, to jest dobre. Nie mogę, no, tak jest, no, a tutaj, no, sesja, widać, że normalny do końca, nie byłem już wtedy, gogle narciarskie, no nie wiem, czy to pokażemy, o, tutaj zdjęcie artystyczne, Ibanez Prestige, wiadomo, Prestige, bogactwo i przepych, i z tej masy perłowej logo, żeby się tam ślicznie świeciło, no, było grubo, a jeszcze tutaj wcześniej widzę jakieś zdjęcia i tu, moi Państwo, to jest zakończenie mojego gimnazjum, jak może wam znajdę film z tego. I tutaj gram solówkę z kawałka Nothing Else Matters i to było, tutaj to już było zagrane absolutnie dźwięk po dźwięku, pamiętam. Tak, może nie widać, ale tak to jestem chyba tutaj ja. Bardzo sobie patrzę w gryf, sobie tam się mocno skupiam. A, bo tam była choreografia. To ja chyba taką choreografię zaproponowałem, że wiadomo, najpierw siedzimy sobie i tam gramy cały numer, a potem jest rozpierdziel i wstajemy i jest solo. No, było wrażenie, o tutaj chyba właśnie gramy z kumplem. Zresztą tym samym, co już widzieliście wcześniej na fotkach. Swoją drogą. Jest to autor wszystkich okładek praktycznie płyt moich zespołów. No.
Także Rafałku, pozdrawiam. Pozdrawiam, mamy do dzisiaj kontakt, więc w ogóle rewelacja i super, chociaż ten kontakt taki nieco rzadszy niż wtedy. Ale pamiętam, że kurczę, ćwiczyliśmy naprawdę, no ja konkretnie, miło to zobaczyć po raz kolejny. O, tutaj cały skład, a tutaj to stoi bębniarz z The Nameless. No i siedzimy, widać, że tutaj są, o, food switche, wszystko jest, Marshall stoi na krześle, no i kurczę, no jest po prostu grubo, no. Wiadomo. O tak, kostka w zębach, gramy palcami, tak to wyglądało. Właśnie, o, w ten sposób. No ale tej gitary używałem również na bardzo wielu różnych koncertach i ona brała też udział w nagraniu płyty The Nameless Unnamed Reflections. To tak swoją drogą. Będę miał zaraz dla Was niespodziankę z tą gitarą. Wygrzebałem specjalnie dla Was. Okej, okay, więc sprawdźmy te zdjęcia koncertowe. To chyba jest 2009 rok. Tak, proszę bardzo, to jestem ja i Ibanez już dostał zestaw EMG 8185 i SA, taki zestaw uciułałem i sobie nabyłem. Trzeba było rozwiercać otwory, bo tam były za małe otwory na to. A tu jeszcze na standardowych przystawkach 2008 rok i to zdjęcie, ja nawet wiem, z jakiego to było koncertu. Może usłyszycie za chwilę solo. No tak, to w kapeluszu to jestem ja w długich włosach, no szukało się tego własnego jakiegoś wizerunku, wiadomo, że wtedy trzeba było wszystko kopiować i tak to wyglądało. No proszę bardzo, następne zdjęcie, 2007 rok to jest bodajże. Gramy jakąś tam, to był chyba, byłem w pierwszej liceum, tak mi się wydaje, i gramy, wiadomo, odgrzewany kotlet, Nothing Less Matters również wchodziło elegancko, ale już włoski trochę urosły, no, elegancko. A tutaj próby do tego wydarzenia. I tutaj jest sesja konkretna, jak ja w ogóle wyglądam. O matko! No, niezły koń, nie? Zobaczcie, jaka łapa. Dobita, konkretnie. Jakbym w jakimś łagrze robił z 3 lata. No, proszę bardzo, tutaj tapping. Rozmazane zdjęcie, no ale jest okej. Okay. Jest okej, okay. Może coś jeszcze znajdę. O, tutaj jeszcze zdjęcie z kaczką. Zobaczcie, Cry Baby from Hell. To jest ta sama kaczka, którą mam dzisiaj tutaj w swoim pedalboardzie. Także tak to wygląda. Moda w tamtych latach, wiadomo. Za duże ubrania, tak to wyglądało. No nie wiem, co tu jeszcze wam znajdę. A, mam dla was całkiem sporo rzeczy. Uważajcie, na tej gitarze też grałem wesela. No, zarabiało się pieniążki. 2008 rok. 2008 rok, zarabiało się pieniążki, ale jaki uchachany, patrzę w kwity, a tam C-dur-a-mol i G7, no i tak to wygląda. No, jak ślicznie gram. Także instrument na pewno uniwersalny, o matko. No, a tutaj jeszcze zdjęcie z koncertu, to było 2010 Kutno.
zespół The Nameless, proszę bardzo, jak i Król Lew. No i gram właśnie już tutaj EMG 8185 ISA wsadzone do gitarki. Tak to wszystko wygląda. No, gitarka jeszcze brała udział w różnych próbach. Proszę bardzo, o tutaj jestem, o proszę bardzo, jak sobie ciśniemy. 2009 to było. O, a to mój, jeden z moich nauczycieli na gitarze. Bardzo dobry nauczyciel. Marku, jeśli to oglądasz, oczywiście serdecznie pozdrawiam. Cegiełka twoja w tym moim graniu gdzieś ta na pewno jest. O, tutaj koncert, proszę bardzo. I jest koncert The Nameless. To pierwszy koncert tego słowa. 2009 rok, chyba kwiecień. Zobaczcie. Zobaczcie, jak cisnę solo. Proszę bardzo, no tak to wyglądało. Jest Ibanezik. Co za kostki były jakieś. A to jakieś były 1,5 mm z tego, co mi się wydaje. Które się dosyć szybko ścierały. No, to był Ibanez. O, i tu jeszcze mamy ciekawostki. To już 2010-11, coś w tym stylu. To był jakiś koncert, też zespół The Nameless. I tutaj cisnęliśmy już konkretnie. Włosy ścięte. O, tak. Tak wyglądałem jako 20 czy tam 21-latek. Coś w tym rodzaju. To jest chyba po nagraniu płyty. Tak mi się wydaje. Tak patrzę na te zdjęcia. Koszulki Trivium, no nie wiem, chyba lubiłem. O kurde, jaki hicior. No tak, to też był motyw zarabiania pieniążków, tak z tego, co mi się wydaje. No, a tu proszę jeszcze jakiś przegląd chyba. Tutaj też coś graliśmy. My to pamiętam, że wtedy wygraliśmy chyba. No i właśnie, o, jest Jarosław w kapeluszu i w skórzanych gaciach. Te same gacie, tylko już potem dopasowane się zrobiły. Mam na teledysku to Divided. Phoenix Rise, tak? Czy Jarocy wcześniej. jak tam kto woli. A teraz mam dla was niespodziankę. Jeszcze ostatnią już z tą gitarą. O, proszę bardzo, jeszcze taka sesja była. 2011. Zoba. Koszulka Game Over. Bardzo mi się podoba ta koszulka. Ibanez już w całej okazałości z pick-upami EMG. Zobaczcie, jak wytarty jest mostek. Tak, jak wytarty jest już mostek. No, ta gitarka była naprawdę grubo eksploatowana. To nie ma co mówić. Proszę bardzo, proszę bardzo. No, jaka gangsterka. I uwaga! Tego materiału nigdzie indziej nie będziecie mieli już dostępnego. To jest kwalifikacja do pierwszych włoskich konfrontacji gitarowych, w jakich brałem udział. I zagrałem tam solo do kawałka Self Prison, pierwszego numeru z płyty Unnamed Reflections zespołu The Nameless. Proszę bardzo. Zostaje, no to chyba zostało. No i się zakwalifikowałem i tak to mniej więcej wyglądało. No, gitara została sprzedana przeze mnie w, nie wiem, jakoś, ja grałem w Warszawie w zespole, ja grałem w Warszawie w zespole Core jakoś 2012-13. Musiałbym zerknąć jeszcze, czy ona kiedykolwiek wystąpiła w jakimkolwiek odcinku e-gitarzysta TV, czy też niekoniecznie. Musiałbym sobie to sprawdzić. Wydaje mi się, że mogło już jej nie być.
No, ale ten Ibanez na pewno możecie go jeszcze zobaczyć na kanale moim starym, Yaro Guitar Player. Nie wiem, czy znacie taki kanał. No, jakieś tam coverki, nie coverki, jakieś solo życia tam chyba weszło, no różne rzeczy tam były. Także zachęcam, możecie sobie to zobaczyć. Jak najbardziej, może wstawimy jakąś kartę czy coś. No ale dobra, to było dużo. Bo ważna gitara dla mnie, ważny instrument, wiele lat spędzonych właśnie z tym instrumentem, no i dużo różnych historii. Także tę gitarę właśnie możecie też usłyszeć na płycie The Nameless, Unnamed Reflections, a też na takim materiale demo z 2009 roku. No nieważne, w każdym razie to by było na tyle z tą gitarą. Kolejna gitara. Bardzo krótką przygodę z tą gitarą miałem, ale to był Flame Signum, jak się potem okazało, Flame Signum Baritone. Czyli to był taki kopnięty SG, to był taki jakby ESP Viper, coś takiego. Coś mi się wydaje, że to chyba taki model. Takie kopnięte SG. Potem, bo ja tą gitarę wypatrzyłem, pamiętam, że tam gdzieś był w Polsce, gdzieś przez Polskę jechał mój ojciec i on jakby odebrał tę gitarę. Gitara tam wszystko w porządku. Ja wtedy siedziałem chyba chory w domu i okazało się, potem tak mówię, coś nie gra, coś jest dziwnie. Zmierzyłem menzurę taką metrówką, no i okazało się, że ma dokładnie 666 mm, czyli troszkę więcej niż SG normalnie by miał, prawda? No właśnie, okazało się, że to jest baryton, no ale jak założyłem struny 1256 do niej, po prostu moc tej gitary mnie, no, troszeczkę rozwaliła. Byłem w ciężkim szoku, z jakim powerem i bez mułu mogą grać te struny, oczywiście nastrojone odpowiednio niżej. Wtedy ją chyba nastroiłem do drop C albo coś w tym rodzaju, tak mi się wydaje. No nic. Zdjęcie macie. No, czorna, jak smoła. Tak jak zresztą kolejna gitara, to był Flame EXG7. Też gdzieś ją wypatrzyłem właśnie używkę. Potem w sumie to już jechałem z grubsza na używkach, bo można było kupić znacznie lepsze instrumenty, co też wam polecam taką opcję. No i Flame EXG7, ja tu chyba mam jakieś zdjęcia tej gitary. I jest 2007 rok i Jarosław, proszę bardzo. Lekko pryszczaty Jarosław i ta gitara była faktycznie tutaj, no, siódemeczka. Potem instrument został sprzedany. O, proszę bardzo, jaki zadowolony. A potem ta gitara trafiła do mnie do chaty jeszcze w 2015 roku. No, to jest Jarosław 2015 i 2007. Także możecie sobie zobaczyć, no, to porównanie. Mi coś ta gitara nie do końca brzmiała. No i wtedy się dowiedziałem, że kurczę, w sumie można byłoby pick-upa zmienić i byłoby spoko, no ale takiej wiedzy wtedy nie było. Jeszcze równolegle w 2006 roku, no, nauczyciel tam ze szkoły muzycznej już troszeczkę cisnął rodziców, że kurczę, może by się przydała jakaś lepsza gitara, no bo już jeździłem na jakieś konkursy i tak dalej, no i tak na tym pudełku marki Honor to, no, tak nie do końca mogłem rozwinąć skrzydła, po prostu nie było odpowiedniej dynamiki, odpowiedniej barwy, jakby traciłem na to, po prostu na tym traciłem przez to i znalazłem tylko jedno zdjęcie z 2007 roku z... Kurde. No, Król Lew, moi drodzy. No, to była Alhambra 5P. To już była naprawdę fajna gitara z litą płytą wierzchnią, cedrową. Bardzo fajne, takie kurcze, takie ciepłe, okrągłe brzmienie, klarowne, takie szlachetne. Bardzo mi się podobała ta gitara i wtedy zobaczyłem też, jak nowa gitara klasyczna
potem też skumałem, że akustyczna, ale jak te pudła się rozgrywają. Ona naprawdę grała dużo lepiej po 2 latach intensywnego ćwiczenia. Nawet po roku to już było zdecydowanie lepiej niż jak była kompletnie nowa. Także pudła, jakby elektryki, nie wiem, tu jest za dużo jakby elementów, ale pudła się faktycznie rozgrywają, bo to osobiście sprawdziłem na niejednym instrumencie. No tylko trzeba na niej po prostu ćwiczyć codziennie. Najlepiej dużo, wtedy się szybciej rozegra. Także na tej gitarze były jakieś właśnie koncerty w garniturach solo w szkole muzycznej. Nie ma bardziej stresującej rzeczy, tak swoją drogą, dla mnie przynajmniej. Potem jak grałem jakieś koncerty czy ze zespołem, czy coś w tym stylu, to jak byłem przygotowany, to sobie wchodziłem na pewniaka i w ogóle spoko. I zostało mi tak w sumie do teraz, że się po prostu tak nie za bardzo przejmuję, bo jakby szkołę życia miałem na gitarze klasycznej, kiedy siedzi komisja jakichś świetnych gitarzystów w garniturach. Absolutna cisza i po prostu gramy solo. Niełatwe rzeczy jeszcze. Pamiętam, że to na tym Honerze jeszcze grałem, jakiś dyplom kiedyś wisiał. Tak mi się ręka trzęsła. W ogóle nie mogłem trafić w struny. Dostałem wyróżnienie, mogło być lepiej, ale no, to była dobra szkoła. No w każdym razie Alhambra 5P. Gitara została przeze mnie sprzedana w roku chyba 2012 czy 2013, ponieważ po prostu nie korzystałem za bardzo z tego instrumentu, tak? Na gitarze klasycznej po prostu nie grywałem, a zawsze jakoś wychodziłem z założenia, że no szkoda, żebyś taki fajny sprzęt marnował, prawda? Więc po prostu te gitary sprzedawałem również tą. No ale zdjęcia są dobre. A tak a propos, to jest koncert, na którym zagrałem pierwszą napisaną przez siebie solówkę. No. Oczywiście jakby nie wiedziałem, co ja robię za bardzo, ale nie wiem, chyba jakoś tam w 5/10 w miarę brzmiało, albo przynajmniej nie było jakimś potwornym kwasem. No dobra, przechodzimy do kolejnej bardzo, bardzo ważnej gitary dla mnie. Jackson RR5 Made in Japan, która była kupiona w Stanach przez jakiegoś gościa na południu Polski, w jakichś Tychach czy coś takiego. Pamiętam, że tam po tą gitarę jechaliśmy i ja sobie na tą gitarę odłożyłem, czy też wziąłem na kredyt, powiedzmy, że, bo wtedy dolar był chyba, bo tam dwójkę albo dwójkę z hakiem i tak, chyba wziąłem ją na kredyt u ojca, a potem ją mu spłacałem właśnie weselami, ale spłaciłem. Także Jackson RR5. Randy Rhoads, sygnatura. Kolejne różne fajne zdjęcia z tego okresu. Mogę wam pokazać Płockie Konfrontacje Gitarowe 2010 rok. Proszę bardzo, zdjęcie z tego oto wydarzenia. Tam był Krzysiek Misiak i Mietek Jurecki w jury chyba, tak mi się wydaje. I tutaj mamy kolejne fotki. 2010, koncert The Nameless, proszę bardzo, z tą oto piękną gitarką. Tutaj cisnę w dużym rozkroku. Okej. Okay. O,
a tutaj, o proszę bardzo, kolejny koncert, też 2010 jakoś początek, to chyba był jakiś Woźb czy coś w tym stylu. No, zarost na francuskiego malarza, bo więcej po prostu nie miałem wtedy do dyspozycji. No i był francuski malarz, proszę bardzo, jest tutaj, proszę bardzo, jakiś wisior, czy jak to się nazywa. No, na sportowo, ta opaseczka. No i proszę bardzo, jaki look. Nóżka na odsłuchu, klasyka. To był koncert The Nameless. O, nawet znalazłem papiery tego Jacksona. Proszę bardzo, jest. Kupiona Guitar Center. Tylko takim tym amerykańskim, nie? To było Chicago czy coś. Ta, Ivory Gold with Black Pinstripes. Tak, to była gitara kupiona w 2007 roku, jak tutaj widać. 15 lutego, bo oni mają dziwnie daty, tak odwrotnie. 2007 roku, w 2008 ja ją sobie zakupiłem. I to są oryginalne papiery do tej gitary, także jest legitna. No i mamy kolejne grube zdjęcie. Uwaga, z tym samym kolegą, co to już poszedł po rozum do głowy i ściął włosy. A ja tutaj miałem znowu wyprostowane, ja pierdzie. No wiecie, nie chciałem wyglądać jak królew, nie? No i wyglądam... O jest. Kurwa, jakie zdjęcie. No, 2009 rok, sesja. Proszę bardzo. Okej. Okay. O, tutaj też z tego koncertu The Nameless, co mieliście. Proszę bardzo, tapping. Ale jaki jestem wczuty ogólnie w temat. Proszę. No. Taki tapping. Zobaczcie przy okazji, jak jest profesjonalnie mikrofon tutaj pod piec podstawiony. Czyli on głównie zbiera podłogę, tak jest wycelowany w glebę. No okej, okay, no można i tak. O, tutaj demo, 2009 rok, nagrywałem demo na tej gitarze. Właśnie z Spam The Nameless. O kurczę, tutaj fotka, 2008 rok, zespół Na Bruku. Taki to jest zespół. O, to jest ten po lewej stronie gitarzysta z tym zespołem. To jest właśnie kolega Rafał odpowiedzialny za te wszystkie okładki, które mam. A na wokalu perkusista Namelessa. No proszę bardzo. No i ja proszę bardzo w tej stylóweczce bardzo eleganckiej. 2008 rok. W ogóle w tym zespole no to były duże szlify. Duże szlify. Cisnęliśmy trochę. Na początku na wokalu z naszym nauczycielem fizyki. No zobaczcie, nawet tutaj coś się dzieje. I sobie gramy w jakimś MDK-u. Koncert. O, to jakieś ciemne zdjęcie z tego koncertu, może jeszcze jakieś inne. Tak, o, wielkie marszale. Jest jak jest. O! A tutaj z koncertu The Nameless. Taka fotka. Tak to wygląda. No, gitara oczywiście służyła mi na próbach. Jackson też wystąpił na przykład w klipie zespołu Black Med Lies w 2015 roku. O, tu jest plan z tego klipu. Taki backstage troszeczkę. No i też było grane na weselach. Proszę. To jest jakiegoś eventu weselnego. Proszę bardzo. No, proszę bardzo. Jakie zdjęcia. Okej, okay. Wszystko jest jasne. Nawet nie wiem, jak ta koleżanka miała na imię w sumie. Nie pamiętam. O, proszę bardzo, ciekawostka. Tę gitarę podpisał też Matt Strivium. Strivium w 2012 roku. Tutaj jestem wyraźnie ucieszony tym faktem. I z tą gitarą byłem w 15 roku w magazynie Gitarzysta. W rubryce Spotlight, proszę bardzo. Tak to wyglądało. Coś tu jeszcze jest, czego nie, o czym nie powiedziałem. A tu zdjęcia, jak sprzedawałem tę gitarę, bo też ją oczywiście sprzedałem. Zobaczcie, jak ona jest zorana. W sensie po prostu, no, łapka tutaj dosyć często się znajdowała. Tutaj zobaczcie, jak od gałki wyciszania, rozgłośniania, jak się też fajnie wytarło. No, no sporo też dupogodzin z tym instrumentem. Możecie tę gitarę jakby usłyszeć też na płycie The Nameless. To na pewno. No, na kanale Gitarzysta TV jeszcze robiłem
przecież sporo rzeczy z tym instrumentem. W sumie, nie wiem, jakoś ze 2 lata temu ją sprzedałem, coś takiego. Nie pamiętam nawet dokładnie. W każdym razie też bardzo, bardzo ważny dla mnie instrument. No, w każdym razie zakupiony w 2008 roku. Kolejnym instrumentem, jaki miałem, był też zakupiony w 2008 roku. Bas 5-strunowy Epiphone Embassy, czyli Epiphone, Embassy 5. Embassy, czyli ambasada. Nie wiem, kto to wymyślał. Nie wiem, dlaczego ten Epiphone się nazywał ambasada. Powinien się nazywać, że tak brzmi jak karton. Ale ja potrzebowałem tego instrumentu, żeby był po pierwsze tani, bo nie chciałem na to przeznaczać dużej kwoty jakiejś i żebym mógł na nim pisać partię basu. Potem mi się wielokrotnie przydawał do takiego celu. I to jest, są zdjęcia też z tego momentu, gdzie sprzedawałem tego Epiphona. Tak, Epiphone Embassy. Nie, może jakby mi się przystawki wymieniło, to by zaczął grać fajniej. No powiedzmy, że nie spełniał jakichś tam moich wymagań na pewno brzmieniowych. W ogóle miał jakąś przestawiony, nie wiem, mostek względem gryfu. Zobaczcie w ogóle, widzicie, o co chodzi? Ta struna leży tutaj, prawie spada, a ta ma piąta jeszcze ile miejsca po tej drugiej stronie. On miał taką tego typu przypadłość, nie wiem, czy ktoś mu mostek wymieniał, że coś, co się tam wydarzyło. No tak to wyglądało. Zresztą na paru utworach, na przykład na płycie Unnamed Reflections z 2010 roku, gram partię basu. Tylko oczywiście nie na tej gitarze, nagrywaliśmy to na Music Manie. Piątce od kolegi Jakuba z Płocka pożyczonej w tamtym czasie. Także ja oczywiście też pozdrawiam. Jakby pisanie jakby linii basu i w ogóle no, dosyć też fajnie rozszerza taką perspektywę ogólną na kawałek. To potem mi się też bardzo przydało. Także to był dobry pomysł, żeby to zacząć robić. Kolejna z gitar to jest taka niedroga gitara akustyczna, ale będę miał dla Was też niespodziankę, jak ona brzmi. Nagrałem na niej jeden utwór. Kawałek The Watchmaker z no, płyty Namelessa 2010 roku. When the time finally stops, once again my age will recall, you will see a saddest story with wisdom. Na gitarze za 520 zł dokładnie. A tutaj, no nie wiem, czy to wejdzie do odcinka, to ja się zastanowię nad tym dosyć poważnie, bo to jest sesja z zespołem weselnym. Ja nie wiem, czy jestem na to gotowy. Wy jesteście? No zobaczymy. Najwyżej usunę, jak stwierdzę, że to jest dla mnie za dużo. Lecimy. Uwaga, zacznijmy mocnym strzałem. Benz. Zobaczcie, jak G-dur wchodzi. Przepraszam, to jest G7. Ja jestem bardzo uchachany, adekwatnie ubrany do okoliczności. Koleżankę pozdrawiam. Sorry, nie pamiętam, jak miałaś na imię. Tutaj też widać przy tej sesji... nie mogę. Że ja zapomniałem czarnych skarpetek. Kurde. I wystąpiłem w białych. No, jest to już drugi raz przywołam, jak Michael Jackson. Po prostu, no, proszę bardzo. To jest to. Salobrena 4108EQ. Taka gitara. O Jezu. Jaki bardzo wymuszony uśmiech, a tu już mniej. Tu już po prostu jestem uśmiechnięty. No, jest dobrze. No nie wiem, tu jest uśmiech pod tytułem chciałbym stąd spalać. No aż mi mikrofon spadł. Co to jest za mina? Nie mogę. To jest kurwa na tygrysie. O kurde, jakie to jest srogie. Przepraszam, popłakałem się.
O. Dobra, nie. Nie wiem, czy to pójdzie. Dobra, to była Salobrena. Może posłuchajmy sobie w międzyczasie kawałka The Watchmaker, żeby było ciekawej. Dobra, spróbuję już się ogarnąć, chociaż jest mi naprawdę bardzo ciężko. No, przechodząc do poważniejszych rzeczy, jak mi się uda, kawałek The Watchmaker, nagrany na Salobrenie za 520 Zeta. Zobaczcie, jak to gitara. Zobaczcie po prostu, jak to brzmi. Czy to jest jakaś wskazówka może dla was, że może obojętnie jakby co macie, jak to w miarę gra i tak dalej. Kurczę, też można jakąś muzę na tym nagrać. I myślę, że było całkiem spoko. W ogóle dajcie znać, czy ten numer wam się podoba. Napiszcie w komentarzu koniecznie. No na pewno numer był z serducha pociśnięty. No taki byłem w każdym razie smutny dosyć wtedy. I wymyśliłem melodię, która potem się stała jakby końcówką numeru. Tam już to na przesterze, to ta melodia, a potem zbudowałem numer cały wokół tego. To miało taką robić jakąś taką, trochę brzmieć jak jakaś pozytywka, czy coś w tym stylu. No dajcie znać, posłuchajcie sobie. Wiadomo, że tam parę lekcji bym sobie dał w tamtym czasie, ale szkic macie. Na gitarze za 520 zł. Ale dobrym mikrofonem zebrane i z dobrym realizatorem. No dobra, kolejny instrument to instrument, który już znacie doskonale. I jest to gitara marki LAG. Gitara akustyczna Testo DCE. Wynotowałem sobie. Oczywiście też instrument na dzień dzisiejszy jest już sprzedany. Ale to była gitara za jakieś 1200 zł. Kupiona w celu takim, żebym miał trochę lepszą gitarę, ale też żeby nie była za droga, żebym ją na przykład na jakieś ognisko do znajomych mógł wziąć i jak na jakby palące się drewno na nią spadnie, wyleci w kosmos i spadnie na pudło, co zresztą się stało potem raz. To żeby nie była jakoś tam super szkoda, po prostu żeby był taki kompromis między jednym a drugim, no żeby też trochę lepiej brzmiała niż ta Salobrena, bo porównując tą Salobrenę z Alhambrą, mimo że ta Salobrena była metalowe struny, większe pudło, no bo to akustyk, to ta Salobrena po prostu jakby miała 20% tej mocy, którą miała ta Alhambra klasyczna dobrej klasy. To taka ciekawostka. No ale jakby gitara LAG. Potem się okazało, że nagrałem na niej płytę i że wystąpiła w teledyskach i wystąpiła w różnych kursach też gitarowych, na które swoją drogą właśnie trwa promocja jesienna minus 33%. Także zachęcam do sprawdzenia. Warto skorzystać na pewno. Materiały pomogły już wielu osobom, ale to nie o tym tutaj dzisiaj, to nie jest temat główny, absolutnie, tak tylko wspominam. Terwilia, proszę bardzo, tu jest taka fotka z koncertu z 2014 roku. Tutaj widzimy, że mamy otwór rezonansowy i wszystko jest z elektroniki, żeby się nie wzbudzało, po to była ta zatyczka do akustyka. Zobaczmy jeszcze, czy... No ale kurczę, no Save the Day, Inflow, wszędzie jest ten LAG. W kursie gitarowy Starter na pierwszych lekcjach też ten LAG sobie funkcjonuje w najlepsze. Także myślę, że tę gitarę już dosyć dobrze znacie. W każdym razie kupiona została w 2011
roku przeze mnie i tutaj jako nowa. W tym przedziale cenowym zabrzmiała naprawdę no, dużo lepiej niż to, co tam w tym sklepie było. Myślę, że stosunek ceny do jakości w tej gitarze był bardzo fajny, dodatkowo bardzo elegancko, bardzo fajnie wyglądała. No tu jakiś taki krzyżyk, tu jakieś takie czarno-drewniane wykończenie z takim drewnianym bindingiem, coś w tym stylu. Gryf bez markerów, który zmieniliśmy to z Mirkiem Fejchow, jeszcze to zrobiliśmy. Zmieniliśmy jej profil gryfu. Chciałem taki bardziej płaski, żeby był. Po prostu spiłowane, tam na szybko nie było jakoś tam to superystycznie zrobione. Ale dużo, dużo wygodniej mi się potem na tej gitarze grało i następny właściciel na pewno pod tym względem z tego instrumentu no, musi być zadowolony, bo kurczę, to super było. Jedną z trudniejszych solówek zagrałem na niej na akustyku, w sensie, i to był Our Side, The Eyes of Black. Naprawdę ciężkie to solo do grania było, szczerze mówiąc. Dużo było trzeba ćwiczyć, żeby to ugrać. No, a wracając do samej gitary, ładna główka, bardzo mi się ta główka podobała. W ogóle wizualnie było moim zdaniem super. No niestety jakby do tego, co tam stoi, to jakby no, nie ta klasa i nie ten sound i tak dalej. Ale widzicie, no na gitarze za 1200 czy tam ileś złotych, no z elektroniką może trochę więcej, bo ja tam elektronikę zmieniłem na jakiegoś Fishmana. No, na budżetowym instrumencie też można nagrać płytę i to niekoniecznie nie powinno was to blokować, żeby coś robić. Tak mi się wydaje. Zachęcam do słuchu Trivili, właśnie In Flow, Save the Day, cała płyta The Stories from the Lost Words. Do dzisiaj lubię ten album. I polecam go również wam do odsłuchu. To dla tych, którzy lubią trochę może bardziej delikatne dźwięki, a nie niekoniecznie po prostu szeroko rozumiany wpierdziel. Proszę bardzo, z tą gitarą. O, tutaj lepiej tą gitarę widać. Zobaczcie, Mariusz Pudzianowski. Tutaj zobaczcie, ten triceps lekko zarysowany, jak siedzi. O, rok 2015. Proszę bardzo. I no właśnie. Tak ona wyglądała. Tutaj ona jest właściwie w całej okazałości, ta gitarka. Tak swoją drogą warto zobaczyć. Sikor też. No przed 19 sesja robiona. To musiało być jakoś, no, jakiś okres letni, tak podejrzewam. O, tu jeszcze chyba ma starą elektronikę, nie wiem. W każdym razie gitarka tak wykonana. Cieszy już nowego właściciela. Główka bardzo, bardzo fajna. Zresztą na końcówce kawałka Save the Day chyba tam się stuknęliśmy, to śmiali się z tego ludzie. Stuknęliśmy się tam, że główką, tak jakbyśmy się, nie wiem, kuflami stuknęli, a potem, potem to widać, że ja patrzę, czy się za bardzo nie obiła. To bardzo zabawne. No ale było oczywiście widać na niej ślady użytkowania. Jak najbardziej. Także tę gitarę mniej lub bardziej już oczywiście znacie.